W jednym z poprzednich filmów o składaniu funkcji mówiłem o tym, jak obliczyć wartość złożenia funkcji w konkretnym punkcie, a w tym filmie zobaczymy, jak znaleźć wzór złożenia funkcji. A więc mamy tutaj dwie funkcje, f od x równe pierwiastek z x kwadrat minus 1 i funkcja g od x, która jest równa ułamek, w liczniku jest x, w mianowniku 1 plus x. No i powiedzmy, że chcemy znaleźć wzór na złożenie f i g w takiej kolejności f od g od x. Prawda? Czyli co? Czyli najpierw liczymy g od x i potem w miejsce x we wzorze na f wstawiamy g od x. Czyli co? Czyli to będzie pierwiastek i tutaj w miejsce x powinienem wstawić g od x, więc może napiszę tak g od x do kwadratu minus 1, czyli to jest pierwiastek. No i g od x to mam tutaj, to jest x dzielone przez x plus 1. I to wszystko muszę podnieść do kwadratu i odjąć od tego 1. No i możemy to troszkę jeszcze uprościć, czyli co? Czyli to będzie pierwiastek z x kwadrat przez 1 plus x do kwadratu minus 1. No i może jeszcze, czyli pierwiastek z x kwadrat. Teraz sprowadzamy to do wspólnego mianownika, czyli jest x kwadrat minus 1 minus 2x minus x kwadrat dzielone przez 1 plus x do kwadratu. No i widzimy, że to jest x kwadrat nam się tu skraca i to jest minus 1 minus 2x dzielone przez 1 plus x do kwadratu. Więc to jest f od g od x. No i zobaczmy teraz w odwrotnej kolejności, czyli co to jest g od f od x. Czyli tym razem w miejsce x we wzorze na g musimy wstawić f od x, czyli g od x to jest ułamek. W liczniku jest x, czyli musimy podstawić f od x, a w mianowniku jest 1 plus x, czyli w miejsce x mamy f od x, wobec tego jest 1 plus f od x. No i f od x mamy tutaj, czyli to jest pierwiastek z x kwadrat minus 1 podzielone przez 1 plus pierwiastek z x kwadrat minus 1. No czyli widzimy, że to jest zupełnie inne wyrażenie. No i złożenie funkcji na ogół zależy od kolejności. Więc to są wzory f od g od x i to jest g od f od x. No, jeszcze chciałbym zwrócić uwagę, że funkcja to nie tylko wzór, ale również dziedzina. Więc popatrzmy teraz, co można powiedzieć o dziedzinach tych funkcji. No, konwencja jest taka, że jeżeli funkcja nie ma jawnie określonej dziedziny, to bierzemy dziedzinę, która jest maksymalną dziedziną ze względu na, dla której wzór funkcji ma sens. Czyli tutaj x kwadrat musi być większy od 1, czyli dziedzina funkcji f to jest x kwadrat większe równe 1. No i to jest to samo, co wartość bezwzględna x większa równa 1. Prawda? To jest to samo, czyli to jest dziedzina f. No, dziedzina g to jest co? No, tutaj mamy ułamek, czyli 1 plus x. Mianownik nie może być 0. 1 plus x różne od 0. No, wobec tego x nie może być równe minus 1. To jest nasza dziedzina funkcji g. No i teraz może wypiszę tylko warunki na dziedziny tych funkcji, prawda, żeby sobie tutaj uświadomić. Nie będziemy tego do końca liczyć, ale żeby sobie uświadomić. No właśnie. Czyli co? Czyli po pierwsze, żeby móc obliczyć f od g od x, to po pierwsze muszę policzyć g od x, czyli muszę umieć policzyć g od x, zatem x musi być w dziedzinie g. Czyli napiszę tutaj warunki d od f złożone z g. To są dwa warunki. Więc po pierwsze x musi należeć do dziedziny funkcji g,
No i teraz to, co mi wyszło, czyli g od x musi należeć do dziedziny funkcji f, czyli g od x musi należeć do dziedziny funkcji f. No i wobec tego tak, x po pierwsze musi być różny od minus 1, wtedy mogę obliczyć g, no i g od x, czyli x przez 1 plus x, musi należeć do dziedziny funkcji f, czyli moduł tego musi być większy równy 1. No i dziedzina tego złożenia jest dana przez te dwa warunki. No a w drugą stronę d od dziedzina g złożone z f, więc po pierwsze muszę umieć obliczyć f od x, czyli x musi należeć do dziedziny funkcji f i f od x musi należeć do dziedziny funkcji g. Wobec tego pierwszy warunek mówi, że moduł x musi być większy równy 1. No i f od x, czyli pierwiastek z x kwadrat minus 1, musi być różny od minus 1. No ale ten warunek jest zawsze spełniony, dlatego że pierwiastek jest liczbą dodatnią. Wobec tego dziedzina funkcji g złożone z f zostajemy tylko z jednym warunkiem, moduł x większe równe 1. Czyli widać, że nie tylko wzory, ale również dziedziny tych funkcji są różne.